Witajcie kochani, dzisiaj dzień 11. Szybko ten czas leci. Tak zauważyłem, że całkiem sprawnie wychodzi mi to nagrywanie tych filmów. Ani razu nie musiałem robić powtórek nagrywania. Po prostu klikam guziki, nagrywam, leci tak jak leci. Też mam niewiele czasu na przygotowanie. Siadam, piszę jedno zdanie, jeden, dwa wyrazy kluczowe, które mówią mi, jaki temat mam rozwinąć danego dnia. I tak to jakoś leci. Przybiera to taką formę dialogu. Poprzez wasze komentarze mam dużo informacji zwrotnych. Też piszecie do mnie wiadomości prywatne. I to jest fajne. Mogę się do tego odnieść. To wpływa też na kolejne nagrania. Wczoraj mówiłem o źródłach informacji, z których czerpię wiedzę, które były dla mnie ważne. Próbowałem to określić w takiej formie chronologicznej. Dzisiaj chciałbym też to kontynuować. Chciałbym wspomnieć o dwóch autorach, którzy byli dla mnie bardzo ważni i są dalej bardzo ważni. Mniej więcej 15 lat temu zetknąłem się z książkami Byron Katie i z pracą Byron Katie. To w zasadzie była chyba taka pierwsza świadomie wykorzystywana technika radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu. Miałem wtedy bardzo poważny problem, bardzo poważny kryzys. Byłem po lekturze dwóch czy trzech książek Byron Katie i stosowałem pracę, tak się nazywa jej technika, świadomie, intencjonalnie. I to mi pomogło. Odwrócenie myśli, spojrzenie na problem z zupełnie innej perspektywy po prostu mi pomogło. To było bardzo ciekawe. Też podobała mi się bardzo filozofia Byron Katie. Technika, praca jest bardzo prosta. Możecie o tym przeczytać. Ja sam napisałem przed 10 laty albo jeszcze wcześniej kilka artykułów na ten temat i one gdzieś tam krążą w sieci. Ale filozofia była też bardzo fajna i tutaj po raz pierwszy chyba zacząłem pod wpływem Byron Katie myśleć trochę inaczej. Ona mówiła coś takiego, że warto jest zaakceptować to, co jest, rzeczywistość taka, jaka jest, przestać walczyć. Jeżeli istnieją wojny, jeżeli istnieje głód na świecie, jeżeli istnieje zanieczyszczenie środowiska, kryzys ekologiczny, to znaczy, że Bóg tak chciał, Bóg na to pozwala. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to pogodzić się z tym. Walka wyczerpuje. Walka wprowadza napięcie, walka wprowadza niepokoje. To było dla mnie nowe. Podświadomie czułem, że coś tam jest nie tak z tym, bo byłem wtedy w takiej... Budziło się we mnie świadomość takiego aktywnego ekologa, działacza, człowieka, który chce zmieniać świat, ale własnym przykładem, nie na siłę. Zacząłem wtedy myśleć o ekowioskach, zgłębiać temat, podróżować do takich miejsc, marzyć o takim życiu. A tutaj Byron Katie mówi mi, to wszystko jest ok. Ten cały nieporządek na świecie, ta cała niesprawiedliwość na świecie, która jest dostrzegalna i widoczna i tak uderzająca, jest ok. Wszechświat na to pozwala, Bóg na to pozwala. Przyjąłem to, wpłynęło to na mnie trochę bardziej. Poczułem tylko takie pragnienie, żeby samemu działać, iść w tą dobrą stronę i być takim dobrym przykładem. Później usłyszałem gdzieś w internecie, dotarł do mnie jakiś artykuł, jakaś informacja o pewnym hawajskim uzdrowicielu, który nazywał się Ihali Akalahaulen, który ponoć uzdrowił cały szpital psychiatryczny na Hawajach, nie rozmawiając z nikim, zamykając się tylko w swoim własnym pokoju, w swoim własnym biurze. Na swoim biurku miał akta chorobowe pacjentów. Ten szpital był takim szczególnym szpitalem, bo do tego szpitala trafiali więźniowie z zakładów karnych, którzy mieli problemy psychiatryczne na dodatek.
Więc personel był bardzo zestresowany, ci pacjenci byli w izolatkach, nieuleczalne przypadki, ludzie nie chcieli tam pracować, no, a on został zatrudniony jako psychiatra w tym szpitalu, który miał pomagać tym pacjentom. Jest doktorem psychiatrii. On jeszcze wciąż żyje, choć jest już na emeryturze. W każdym razie już nie pamiętam po jakim czasie, czy to było pół roku, czy rok, on pracował w tym szpitalu codziennie, 8 godzin przychodził do pracy, uśmiechał się, ale z nikim nie rozmawiał, nikogo nie brał na rozmowy, zamykał się w swoim pokoju i po prostu studiował akta i praktykował technikę starożytną, hawajską technikę Ho'oponopono. Później przeczytałem dwie książki na temat poświęcone właśnie doktorowi Howlen. Książki napisane przez Joe Vitale. Wcześniej zetknąłem się też z literaturą Joe Vitale, lecz miałem jakiś opór do tego autora. Treści były bardzo praktyczne, bardzo fajne, ale jego osobiste jakieś wędrówki, opowiadania trochę mnie męczyły. Ale kierowany z ciekawością właśnie tej osoby, doktora Howlena, zdobyłem pierwszą książkę, potem drugą i tutaj nastąpił bardzo mocny taki przełom. Te książki bardzo mocno na mnie wpłynęły. Filozofia, którą zaprezentował Haleakala Howlen, stała się mi bardzo bliska. Takim kluczem, taką rzeczą najważniejszą w moim odczuciu w tej filozofii jest przyjęcie 100% odpowiedzialności absolutnie za wszystko, co się wydarza nie tylko wewnątrz mnie, ale w całym świecie zewnętrznym. Ja też jestem za to odpowiedzialny. Nie ma potrzeby winić kogokolwiek. Ja też się do tego przyczyniłem. Niekoniecznie świadomie. Ja też jestem częścią ludzkości. Więc to jest też moja odpowiedzialność. Jeżeli coś mnie boli, to może pochodzić z mojego własnego wnętrza, to są moje własne myśli na temat mojej osoby, na temat mojego zachowania, moich błędów, ale to mogą być też myśli na temat zachowania obserwowanego na zewnątrz. Mogę widzieć jakąś przemoc i to mnie boli. Ja też jestem za to odpowiedzialny. Przyjmując pełną odpowiedzialność na siebie za to, co mnie boli w świecie zewnętrznym, jestem w stanie pozytywnie wpływać i uzdrawiać tę sytuację zarówno wewnątrz mnie, jak i w świecie zewnętrznym. I z takiego założenia właśnie wyszedł dr Howlen. To jest założenie zarówno Huny, jak i Ho'oponopono, które jest procesem wywodzącym się z Huny, jest procesem uzdrawiania, jest częścią Huny. I właśnie ta filozofia Ho'oponopono stała się bardzo ważnym takim elementem mojej własnej wewnętrznej filozofii. Przyjąłem ją w takim stopniu, w jakim czuję, że chcę przyjmować. Przyjąłem takie elementy, które czuję, że chcę przyjąć i chcę zaakceptować. I to jest dla mnie bardzo ważne. To jest bardzo pomocne w moim intelektualnym zrozumieniu świata, działania, funkcjonowania całego systemu psychologicznego, całego systemu wszechświata. Na początku Ho'oponopono było procesem grupowym na Hawajach i utrzymywało się przez bardzo wiele lat. Było to uzdrawianie grupowe i można było je wykonywać tylko w grupie. I tutaj prekursorem stosowania Ho'oponopono w sposób indywidualny była Mornach Simona, nauczycielka doktora Haleakali Howlena. Tutaj Mornach Simona jako pierwsza zmieniła proces Ho'oponopono i dostosowała je do indywidualnego wykorzystania każdego z nas. Każdy z nas może praktykować Ho'oponopono, niepotrzebna jest tutaj grupa, ale oczywiście możemy robić to też grupowo. Doktor Howlen jeszcze bardziej uprościł
metodę Mornach Simony. Ja nie będę teraz dokładnie o tym mówił, bo możecie, jeżeli chcecie, możecie o tym przeczytać w internecie. Jest bardzo dużo materiałów na ten temat. Są też książki, możecie po nie sięgnąć. Ale powiem, w tym nagraniu dojdę do esencji. I chciałbym tą esencję przedstawić. Esencję w moim rozumieniu, jak ja to czuję, jak ja to rozumiem. Więc gdy czytałem o doktorze Howlenie, filozofia mnie bardzo uderzyła, bardzo mi się spodobało. Ale w drugiej książce Joe Vitale, poświęconej doktorowi Howlen, jego spotkaniu, jego rozmową z nim, która nosi tytuł właśnie Od Zera, ona dosyć niedawno się pojawiła w Polsce, tutaj Joe Vitale odnosi się też do Mornach Simony i przedstawia też jej sposób widzenia, jej pojmowanie Ho'oponopono i jej techniki Ho'oponopono. I z tej drugiej książki wyjąłem esencję, która teraz jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Ho'oponopono opiera się na zwróceniu się do siły wyższej, na kierowaniu prośby do siły wyższej. To, co prezentowałem wam wczoraj i w dniach poprzednich na tych wykresach, jest bardzo ściśle powiązane z filozofią Ho'oponopono. Właśnie ustanowienie tego połączenia pomiędzy świadomością, tym malutkim trójkącikiem, i nadświadomością. To jest kierowanie intencjonalnej prośby o to połączenie, o uzdrowienie bolesnych rzeczy, które są w nas teraz. I Mornach Simona używała pewnej modlitwy, którą sama skomponowała i którą polecała innym. Ja przeczytam wam tę modlitwę, ona jest też tutaj z boku. I możecie ją sobie śledzić, gdy będę czytał. Jest ona krótka. Za każdym razem, gdy czuję w sobie jakiś ból, jakieś cierpienie, sięgam po tę modlitwę. Nie nauczyłem się jej na pamięć, chociaż korzystam z niej od około 2 lat. Ale ulga, jaką odczuwam, jest natychmiastowa. To jest zdumiewające, jak bardzo potężna jest prośba kierowana intencjonalnie, z pełną świadomością tego, co chcę uzyskać i w jakiej sytuacji znajduję się teraz. Przyjęcie, akceptacja tego stanu, w jakim jestem teraz, i zwrócenie się o prośbę, która może być wysłuchana lub nie, z prośbą. Modlitwa oczyszczająca, modlitwa oczyszczenia Mornach Simony. Nadświadomy duchu, odnajdź proszę źródło moich uczuć. Mam jakieś uczucia, pozwolę sobie na komentarz. Mam jakieś uczucia, ale nie wiem, jakie jest ich źródło. Domyślam się, że podchodzi z podświadomości, ale z jakiego okresu podświadomości, kiedy zostało zainicjowane, kto je zainicjował, czy to jest moja podświadomość, czy podświadomość zbiorowa. Ale nadświadomy duchu, odnajdź proszę źródło moich uczuć. I tutaj w tym miejscu mogę określać, co to są za uczucia. Jest to ból, żal, smutek, cierpienie, tęsknota. Zabierz wszystkie poziomy, warstwy, obszary i aspekty mojej istoty do tego źródła. Zabierz wszystkie poziomy, warstwy, obszary i aspekty mojej istoty do tego źródła. Przeanalizuj je i rozwiąż w sposób doskonały, zgodnie z zamysłem Boga. Jeżeli taki jest zamysł Boga, to przeanalizuj je i rozwiąż w sposób doskonały. Przyjdź do mnie przez wszystkie pokolenia czasu i wieczności. To oznacza, że nadświadomy duch jest świadomy wszystkiego, wszystkiego, co działo się w jakimkolwiek czasie, w jakimkolwiek miejscu, gdziekolwiek, w wieczności, kiedykolwiek, i może przyjść do mnie teraz z tą świadomością. Przyjdź do mnie przez wszystkie pokolenia czasu i wieczności. Ulecz każdą sytuację i jej konsekwencje, powracając do źródła.
Ulecz każdą sytuację i jej konsekwencje, powracając do źródła. Nadświadomy duch może to uleczyć. Nadświadomy duch może to, tę sytuację i jej konsekwencje zaprowadzić, powrócić, zawrócić z powrotem do źródła. To źródło jest uleczeniem. Proszę, zrób to zgodnie z wolą Boga, dopóki jestem w teraźniejszości, wypełniony światłem i prawdą. Dopóki jestem w teraźniejszości. Teraz jestem w teraźniejszości. Teraz kieruję tę modlitwę do Ciebie, nadświadomy duchu. Zrób, proszę, to, o co Cię proszę, zgodnie z wolą Boga. Jeśli jest taka wola Boga, to zrób to, proszę. Teraz jestem w teraźniejszości. Jestem teraz wypełniony światłem i prawdą. Tym światłem i tą prawdą jest właśnie ta modlitwa. Jestem nią wypełniony. Bóg jest pokojem i miłością. Bóg jest pokojem i miłością. Wybaczeniem dla moich bolesnych wyobrażeń. Bolesne są tylko wyobrażenia. Bóg jest wybaczeniem dla moich bolesnych wyobrażeń. Bóg jest wybaczeniem dla wszystkich ludzi, dla wszystkich miejsc, dla wszystkich okoliczności i wydarzeń, które przyczyniły się do tego, do tych uczuć i do tych myśli. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia jutro.